Dzień dobry, Żółtek Stanisław. Proszę Państwa, ja tak z marszu parę słów powiem wyjaśnień na temat naszych zamiarów dotyczących Polexitu, tego ruchu, który w tej chwili organizujemy. Mieliśmy organizacyjne spotkanie, koledzy namówili mnie, żeby od razu coś powiedzieć, żeby nie było pustki. Otóż, proszę Państwa, różnego rodzaju są obiekcje, co będzie tam po Polexicie albo i tak dalej. To może ja zacznę od początku. Do tej pory wiele mówiliśmy, że Unia się zmienia, że jest coraz gorsza, że taka jaka była na początku, mówimy już o przełomie lat 90. 2000, że była sensowna, sami ją popieraliśmy. Jak żeśmy wchodzili do tej Unii, to ona była taka sobie, byliśmy już, ja przynajmniej byłem już przeciwnikiem tego wyjścia. I ona z roku na rok się pogarsza, staje się państwem, który zaczyna w karby brać inne państwa, zwłaszcza te mniejsze. Zaczyna nimi rządzić już tak na poważnie. I teraz my nie chcemy tego. I mówiliśmy do tej pory w ten sposób, że jeśli się ta Unia nie zmieni, to my wyjdziemy z tej Unii. Chcemy ją zmienić, żeby ona wróciła do korzeni, do tego, co chciał Schuman, prawda? Do tego, że to mają być tylko wolny przepływ osób, towarów, idei, usług i tylko tyle. I takie udogodnienie dla gospodarki, dla ludzi, a nie żeby rządzono nami i mówiono, co mamy robić, albo jeden kraj musiał płacić drugiemu. Zmieniła się, ale zmieniła się teraz zdecydowanie bardziej, jako że parlament już poparł rozporządzenie, które przygotowała Komisja Europejska. Rozporządzenie, które mówi, że jeśli jakiś kraj będzie nieposłuszny, to wtedy można ten kraj ukarać finansowo. Obowiązkowo musi wpłacać pieniądze, podatki, tego typu rzeczy, ale nie będzie dostawał pieniędzy, póki się nie poprawi. Takie jest rozporządzenie, które teraz klepnie Rada Europejska i ono stanie się prawem od 2001 roku. I od 2021 roku de facto no, będziemy kolonią Unii Europejskiej, będziemy mieli okupanta na głowie. To jest dla nas oczywiste i ten kierunek, który teraz nastąpił, zmienił nasze podejście do Unii Europejskiej. To nie jest, ponieważ to już prawo praktycznie jest, wiemy, że to będzie klepnięte przez Radę Europejską, a skoro tak, to już nie jest sprawa tego, że wyjdziemy, jak się Unia nie zmieni i tak dalej. Nie. My teraz mówimy, że my chcemy wyjść z tej Unii Europejskiej, takiej jaka dzisiaj jest. Jeśli nasze podejście i poprze parę innych krajów, to Unia będzie musiała się zmienić, bo inaczej przestanie istnieć. To będzie oczywiste i to jest nasz kierunek. Jeśli się oczywiście w międzyczasie zmieni, to my nie będziemy wychodzili z tej Unii, bo ona się zmieni na taką, jaką chcemy. Ale jeśli się nie zmieni, chcemy z tej Unii po prostu wyjść. Nie chcemy w niej być. I teraz pytania są od wielu ludzi, a co po Unii albo i tak dalej, nie? Tak naprawdę to zwróćmy uwagę na następującą rzecz. Jeśli z niej nie wyjdziemy, to będziemy krajem okupowanym. Więc sama myśl o tym, na przykład jak byliśmy w niewoli, powiedzmy, nie wiem, Niemiec hitlerowskich nie tak dawno, podczas rozbiorów paru innych państw, nie było pytanie co po. Po prostu nie chcieliśmy być okupowani. My w tej chwili nie chcemy być okupowani i to wszystko. Natomiast ekonomicznie, jakby ktoś się zapytał, no może komuś nie zależy na niepodległości Polski, to ekonomicznie to wygląda tak. Dostawaliśmy pewne pieniądze ze względu na przynależność do Unii, większe niż żeśmy wpłacali. Pomijając fakt wykorzystania, jak żeśmy wykorzystywali te pieniądze, to znaczy, że większość z nich wróciła oczywiście do Niemiec i do innych krajów. Pomijając fakt, że nawet te, co nie wróciły, to często były wykorzystywane na bardzo idiotyczne projekty. Takie, co wolałbym, że w ogóle tych pieniędzy nie było, niż było wykorzystywane. Ale powiedzmy, no jasne, nieuczciwe było powiedzenie, dostawaliśmy więcej, od tej pory przestaniemy dostawać pieniądze, będziemy sami płatnikami netto. To bym zrozumiał. Jakaś logika w tym jest, pewna uczciwość, nie ma sprawy. Ale to rozporządzenie zmienia sytuację. Zmienia sytuację jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, że od tej pory te kwoty, które będziemy płacili za produkcję dwutlenku węgla, no są tak skonstruowane, te opłaty, które są, że one teraz gwałtownie wzrosną w najbliższych latach. Wzrosną nie dla innych krajów, tylko dla Polski. To my będziemy te pieniądze płacili, nasza gospodarka runie, no bo bez energii, bez
My jesteśmy oparci w dużej części na węglu, choćbyśmy nie wiem, co zrobili w ciągu najbliższych 10-15 lat, czy z tego nie zejdziemy. Nasza gospodarka runie i w stosunku do innych krajów oczywiście będziemy no, takim Zimbabwe gospodarczym, prawda? Więc te dwie rzeczy, to rozporządzenie, które tworzy nad nami okupację oraz te opłaty węglowe, de facto powinny każdemu wystarczyć, żeby uświadomić sobie, że nie może być w takiej Unii. Bo to jest po naszym kraju, koniec. No, to jest do dzisiaj fajnie było, jakoś tam żeśmy to przeżyli, tą Unię, nawet z tym ich federalistycznym podejściem, ale od tej pory już tak nie będzie. Od tej pory uderzy to nas, po kieszeniach, w domach, wszędzie, prawda? No nie będziemy, no dopiero możemy wyjechać, oczywiście możemy wyjechać do pracy, do Niemiec, do jakiejś Anglii albo gdzie indziej, ale Polska stanie się krajem w stosunku do innych biednym. No będziemy płacili, jak to normalnie ludzie podlegli płacą swoim panom. I my tak nie chcemy. Jeśli tak jak mówię, Unia się zmieni, to zrezygnujemy być może ze swojego, to znaczy jak się zmieni, to zrezygnujemy z tego zamiaru. I to jest nasze podejście, że nie w to jedną stronę, tylko odwrotnie. Wychodzimy chyba, że się zmieni. Druga sprawa jest taka, że to nie tylko sprawa Unii Europejskiej, że ona staniemy się jej kolonią, prawda? Ale to jest też takie dziwne podejście, no to zmieniam jakby minimalnie temat. To, że nasz kraj, nasze rządy do tej pory były przyzwyczajone do tego, że muszą mieć jakiegoś pana. No mieliśmy Sowietów, to był jeden pan, zamieniliśmy go na Unię Europejską, a teraz przejściowo też zamieniamy na Stany Zjednoczone, z którymi bardzo dobrze, że jesteśmy w NATO, ja się z tego cieszę. Natomiast no widzimy, że w chwili, gdy oni tu wchodzą mocno, to oni już zaczynają też rządzić jakby dodatkowo obok Unii. To już ambasador Stanów Zjednoczonych można nakazać, którą firmę wynająć, którą nie, opieprza ministrów, no widzimy jak to się dzieje. Nie chcemy tego typu rządów, nie chcemy tego typu podległości, chcemy być w jakiś sposób, chociaż trochę, równoważnym partnerem dla innych. Natomiast jeżeli wyjdziemy z Unii, jeżeli ona się nie zmieni, no to co się stanie takiego? No to się stanie, że możemy żyć tak samo jak Szwajcaria nie jest w Unii, Norwegia nie jest w Unii, Anglia prawdopodobnie nie będzie w Unii. Jakoś te kraje całkiem sensownie żyją, no znaczy lepiej od nas. No dlatego, że nie mają nad sobą tej biurokratycznej toczki, która ich niszczy. My tak dalej tak może być. Jeżeli ludzie się obawiają coś na temat wyjazdu tam do przepływu osób, czy będziemy musieli mieć paszporty albo coś. Nie będziemy musieli mieć paszportów, bo my nie chcemy wyjść z układu Schengen, do którego weszliśmy, zanim jeszcze Unia Europejska powstała, zanim myśmy weszli do Unii Europejskiej. Tylko zorganizowano to wejście do Unii Europejskiej tak, że nasz podpis do Schengen zbiegał się w czasie z tym samym dniem. Żeby wyglądało, że nasze wejście do Unii Europejskiej, to też dzięki temu będziemy mogli jeździć po Europie. Nie, to było oszustwo takie małe dla propagandowe. W Schengen dalej będziemy mogli jeździć gdzie chcemy. Natomiast no, nie będziemy płacić tych horrendalnych opłat za produkcję dwutlenku węgla, no i nie będziemy, no, przyznaję, że przy okazji nie będziemy też płatnikiem netto do Unii, jak teraz ma się zacząć, ale nie z tego powodu, że to byłoby, nie chcemy płacić, moglibyśmy nawet coś oddać, ale no przy okazji, jak wyjdziemy, no to nie będziemy płatnikiem, prawda? I to jest nasze jakby credo. I my ten ruch, który się zrobił, i partię zrobiliśmy tak samo, bo żeby to wykonać, to nie mamy innego sposobu. Musimy założyć partię, musimy wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, namawiać inne kraje do stworzenia takich samych partii i tak samo do wychodzenia z tej Unii, chyba że się zmieni. I wydaje nam się zresztą z poparcia, które widzimy, i z dość licznych ludzi zaangażowanych, którzy się do nas jakby wpisują, do powstałej organizacji, że to ma duże szanse. Swoją drogą, jakby miało naprawdę duże szanse, a tak liczę, że osiągniemy sensowny wynik, to przekujemy to też na wybory parlamentarne w Polsce. To jest jakby no, początek drogi. Przecież wiemy, że my teraz, nawet jak zdobędziemy tam kilku posłów do Parlamentu Europejskiego, to sami nie spowodujemy naszego wyjścia z Unii Europejskiej. Musimy tak samo zdobyć jakąś władzę w Parlamencie Polskim. Tam będziemy ciągle mali, no pewnie więcej będzie przyjaciół, bo się zmieniła sytuacja w Europie. Musimy, tak jak mówię, namawiać inne kraje, sami wejść do Parlamentu Europejskiego, sami zdobywać nasz parlament i dzięki temu być może uzyskamy, utrzymamy niepodległość, a być może będziemy w takiej organizacji unijnej, w
której byśmy chcieli być. To jest jak gdyby, więc sugeruję następującą rzecz. Wejdźcie Państwo, pomóżcie nam zrobić ci to, co też podobnie myślą jak my. Pomóżcie nam tak działać. Na naszej stronie jest taki link do formularza, żebyśmy byli w kontakcie, żebyśmy mogli wspólnie się organizować. Już część osób się wpisała. To jest partiapolexit.pl. Jest taki formularz, gdzie można kliknąć i podać dane, nie potrzeba jakichś specjalnych, tam znaczy mail do kontaktu, nie? Telefon, w jakim powiecie ktoś jest, bo będziemy teraz zbierali podpisy, będziemy startowali. Oczywiście idziemy rozmawiać z innymi organizacjami, żeby wspólnie pójść. Jeśli te różne organizacje tam się będą wykłócali między sobą, bo tak na razie wygląda, albo nie wiadomo, kto to powstaje, bo i z kim, no to trudno, to najwyżej z nim nie pójdziemy. Wygląda nam z naszego oglądu sytuacji, z poparcia, które żeśmy nagle uzyskali, to błyskawicznie, że mamy ogromną szansę, że to właśnie my wejdziemy i będziemy robili to, co w tej chwili powiedziałem. Także jeszcze raz zapraszam do poparcia nas, do wyjścia i kontaktu wszystkim z nami, bo jeżeli nie zrobimy organizacji, w sensie nie dogadamy się większej liczby ludzi, to nie potrafimy ani wygrać tych wyborów, ani się zarejestrować, ani zdobyć Parlamentu Polskiego. A takiego poparcia, jak w tej chwili żeśmy uzyskali, ja przyznaję uczciwie, że od wielu, wielu lat, nigdy nie miałem, ani nie mieliśmy, prawda? Więc widać, że jednak tych ludzi jest sporo. Nie dajmy się oszukać, że 90 czy nie wiem ile tam procent Polaków jest za utrzymaniem się w tej Unii pod wszelkimi warunkami, jakbyśmy mieli utracić niepodległość. Nie, tak nie jest. To są takie trochę oszukańcze sondaże, no wiadomo, no, sondaż jest taki jak ten, kto go robi, chce żeby był, a jest nieco inaczej. Moim zdaniem bardzo dużo ludzi w Polsce jest, którzy nie chcą i utraty niepodległości, i utraty dobrobytu. Na zakończenie chciałbym taki pewien kontrargument dać dla tych, którzy mówią, że no jak wyjdziemy z Unii, to gdzieś padniemy w ręce Putina albo coś takiego. No bo to przeróżne są komentarze, które, a mamy ich już tysiące komentarzy, które jedni nas kochają, drudzy nas nienawidzą, ale i taki argument się pojawia. Otóż po prostu my, tak jak już wcześniej powiedziałem, być może niezbyt wystarczająco wyraźnie, nie chcemy mieć żadnego pana. Chcemy być suwerenni, niepodlegli, chcemy rządzić się własną gospodarką tak jak chcemy, bo jak na razie wygląda na to, że te kraje, które się same rządzą, to lepiej na tym wychodzą. I takie kraje typu jak Norwegia, Szwajcaria, jak wspomniałem, czy wiele innych bogatych krajów w naszym regionie, jakoś w ręce Putina nikogo nie wpadają. Nie ma żadnego tutaj problemu. A tak chcemy oczywiście dobrze żyć z Rosją, chcemy dobrze żyć z Niemcami, z innymi krajami, a jako niezależny byt, niezależne państwo polskie, chcemy po prostu z każdym współpracować. Stany Zjednoczone, no jak najbardziej, no jesteśmy przede wszystkim w NATO. Więc my nie wychodzimy z NATO, wychodzimy z Unii Europejskiej. Owszem, Unia Europejska też planuje stworzenie swojego wojska, ale przecież to będzie ułomne wojsko, ono nie będzie służyło do obrony granic Unii Europejskiej. Ono będzie służyło, jeśli powstanie, a takie są plany, jeśli powstanie, to będzie służyło do dyscyplinowania krajów członkowskich. Zwłaszcza tych, no poza Niemcami i Francją, prawda? Czyli do dyscyplinowania Polski. Jeśli dzisiaj nie wyjdziemy z takiej Unii, która się tworzy, zwłaszcza po tym rozporządzeniu, to nie wyjdziemy już nigdy. Jeżeli nie zareagujemy w tej chwili, to później będzie to wojsko i później już nic nie zrobimy. Nawet podejrzewam, że NATO nas nie będzie broniło, nie będzie chciało tutaj z Unią się specjalnie walczyć. Zwłaszcza, że będzie taka argumentacja, że już nie napadają na nas. No sami weszliśmy, a to wojsko jest od takie tylko dyscyplinujące, co byśmy dotrzymywali podjętych przez nich umów, choćbyśmy nie podpisanych przez nas. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję bardzo Państwu.